cześć, witam, tutaj Swiss, zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo Dzisiaj sobie zamienimy tytany ceremonialny oszczep na matriarchalny oszczep czyli zamienimy wyjątkową broń na broń elitarną będzie się nazywała o tak tutaj matriarchalny oszczep Jaką broń byśmy chcieli wrzucić do kostki Chcielibyśmy wrzucić taką broń, która będzie miała bardzo dużo zwiększonych obrażeń, najlepiej 200% czyli maksymalne Obrażenia oczywiście są jeszcze przedmioty eteryczne, które zwiększają jeszcze bardziej. Więc najprawdopodobniej warto by było trafić przedmiot eteryczny. Tylko trzeba wziąć pod uwagę fakt, że e, wpierw roluje nam zwiększone obrażenia, a potem czy przedmiot jest eteryczny, czy nie. Więc możecie trafić przedmiot eteryczny, który będzie miał słabsze obrażenia niż przedmiot nieeteryczny. To teraz e, przejdziemy do zamieniania ceremonialnego oszczepu na matriarchalny. Mamy tutaj dwa materialne oszczepy, ale ich już nie możemy zamienić nawet jakbyśmy chcieli, bo one już mają maksymalność, wartość przedmiotu, czyli one są już najwyższe, one są elitarnymi przedmiotami. No tutaj mamy wyjątkowy przedmiot, a zamieniamy go na elitarny. Bardzo proste do zrobienia, perfekcyjny szmaragd runka loom i runka pool. Zobaczymy ile nam podkręci. 77,208. Boom. Łoo! 127.244. Jej! Czyli mamy nieeteryczne eteryki. Nieeteryczne eteryki. No. Bardzo ładne, bardzo fajne, przyjemne. Dobrze się będzie grało. O tyle o ile jakoś super... Nie ma znaczenia. Nie mają znaczenia obrażenia w jawce fizyczne. To i tak fajnie wiadomo. Mieć lepsze. Bardziej na PvP to się nadaje, dlatego bardzo ludzie często szukają, ich są eteryczne, bo odnawia zasoby, więc nie psuje się to na, na broń. Natomiast jeśli chodzi o krowy i sam skill je błyskawic, nie jest to jakieś istotne, bo w bilcie budżetowej Amazonki widać, jak kupuje obojętnie jakie oszczepy ze sklepu, i ona i tak samo zabija jak z tytanami. Dobra, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do za przytuknięcie w z Diablo. Zapraszam na stream. Już yy, nie musicie się martwić, raczej się nie wydra, Bo już, już znalazłem dwa razy jach, więc emocje opadły. <laughs> Jakby ktoś się bał, że się wydra, jak znajdę high roomę, to, to chyba nie. Dobra, jeszcze raz dzięki za uwagę, za Zapraszam do kolejnych filmiku. Na razie, hej.